36-letnia kobieta z Sandomierza została zaatakowana, podpalona przez swojego teścia. Pani Katarzyna przez wiele tygodni była w śpiączce. Poparzeniu uległo prawie 50% powierzchni ciała. Przeszła 13 operacji plastycznych. Zrekonstruowano jej tchawicę. Kilka miesięcy przed zdarzeniem w wypadku samochodowym zginął jej mąż. Ta śmierć, jak i walka o spadek, stała się głównym motywem przestępstwa. Normalnie się do mnie uśmiechnął, nic nie wskazywało na to, że grozi mi jakieś niebezpieczeństwo. Wjechałam do garażu, zgasiłam silnik, światła i tylko poczułam, jak coś wylał na mnie. Później były sekundy zapalniczką czy zapałkami, nie wiem, czym podpalił mnie. Bardzo szybko się to wszystko to rozegrało, także sekundy mijały, a człowiekowi się wydawało, że to jest długo, prawda? Biegłam do domu, żeby się zgasić, a niestety przewrócił mnie. Także przewrócił mnie najpierw przy garażu, a potem jeszcze przy domu. Ty mnie w ogóle nie puścił, tylko udawałam martwą, nie uwolniłam się, dopóki nie podeszedł ten mężczyzna i mnie nie uwolnił. Zobaczyłem płomienie dosyć duże, bardzo wysokie. I od tego się właśnie zaczęło, tak to zauważyłem i to właśnie przykuło moją uwagę. Powiem szczerze, że myślałem, że to jest ognisko, że to jest ktoś rozpalił sobie ognisko, jakiś idiota rozpalił sobie ognisko tuż obok domu. Dyżurny naszej jednostki otrzymał telefoniczne zgłoszenie. Z treści wynikało, że na jednej z sandomierskich posesji płonie garaż. W miejsce to zostały skierowane służby ratunkowe. Okazało się, że nie jest to zwykły pożar. I przestanąłem jeszcze na chwilę, no bo nie dawały mi te płomienie spokoju. Obejrzałem się za siebie po prostu w tamtą stronę i akurat w tym momencie, jak ja się obejrzałem, to ognisko uskoczyło w bok i właśnie wtedy sobie zdałem sprawę, że to jednak nie jest ognisko, a jest to człowiek. 36-letnia kobieta z poparzeniami została zabrana do szpitala. Trafił również do szpitala 66-letni mężczyzna, który miał poparzone dłonie. Mężczyzna ten, teść kobiety, został oskarżony o usiłowanie jej zabójstwa poprzez próbę podpalenia i spowodowanie jej tym samym obrażeń ciała skutkujących chorobą realnie zagrażającą życiu. Wysoki Sądzie, przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie była przerażająca zbrodnia. Zbrodnia zaplanowana, przygotowana i realizowana z pełną determinacją. Wprawdzie oskarżony Tadeusz stanął pod zarzutem tego, iż chciał pozbawić życia swojej synowej, to jednak tak de facto tego życia w pełnym wymiarze i w pełnym znaczeniu tego słowa pozbawił na bardzo długi czas. Czas mierzony, Wysoki Sądzie, śpiączką, pobytami w szpitalu, depresją, lękiem, niemożnością wykonywania pracy zawodowej. Gorzej, jak jakieś przypominam sobie chwilę, to że jak zabierało mnie pogotowie, to kazałam się zaopiekować moimi dziećmi, bo byłam na tyle świadoma, że umrę. Poza tym jakoś sobie radzę. Podpalając ją, oskarżony naraził zatem swoją synową na wyjątkowe cierpienia, wyjątkowe dolegliwości bólowe, a przecież nie można pominąć, że ten uraz dotyczył klatki piersiowej, ramion, rąk, głowy, twarzy, części owłosionej głowy. No istotnej tutaj, zwłaszcza z punktu widzenia kobiety. Wskazał przy tym biegły, że w skali cierpień, gdyby założyć, że cierpienia fizyczne miały skalę od 1 do 10, to pokrzywdzona w krytycznym momencie odczuwała najwyższy stopień bólu. I ten stopień bólu towarzyszył jej niemalże przez rok czasu, oscylował w skali od 9 do 10.
karę 15 lat pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 46, paragraf 1 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego Tadeusza środek karny przez zapłatę na rzecz Katarzyny kwoty 500 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Za jej ból, cierpienie, to żadne pieniądze. Ja nawet gdybym miała dostać milion i przechodzi to, co ona, to bym się nie zgodziła. Także pieniądze to są tylko pieniądze. Raz są, raz ich nie ma. A zdrowie do końca życia zmarnowane. W tej chwili jeszcze nie wróciłam do pracy, bardzo bym chciała. Niedawno miałam operację, miałam robioną rękę w znieczuleniu miejscowym. Myślę, że koło stycznia, lutego będę miała robioną drugą rękę. Jestem bardzo wdzięczna lekarzom tego, co zrobili. Że uratowali mi życie, to no, starają się jak mogą. Na pewno bym chciała, które może nie jest nierealne, żeby to się nigdy nie wydarzyło, to co się stało, ale no, chciałabym kiedyś wrócić do zdrowia. No i mieć święty spokój od tych ludzi.